Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy dwójki. Jest to pierwszy odcinek z nowego sezonu. Generalnie nie wiem, co to jest to w moim lewym dolnym rogu. Nie wiem, czy to widzicie. Ja to widzę i nie wiem, jak to włączyć, ani jak to wyłączyć, co ważniejsze. Pokazuję to, jakie przyciski klikam, ale to jest na szczęście tylko na ręce, w sensie tylko na treningu, więc nie będę do tego przywiązywał uwagi. Gramy pierwsze spotkanie. Generalnie na dwójkach po placementach dała mi Grand Champion 1, Dywizja... Nie wiem, która... Nie pamiętam. Coś tam pograłem. Teraz jak oglądacie ten filmik, to prawdopodobnie jestem na wyjeździe. No, trochę tam nagram na tydzień na zapas, ponieważ wyjeżdżam i nie wiem, czy będę mógł coś nagrać. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Generalnie dla nowych, bo wiem, że teraz dużo nowych osób się zainteresowało Rocket League'em. Seria ta, którą teraz oglądacie, polega na tym, że po prostu gram rankedy, nie wyszycięte mecze. Postaram się w każdym meczu coś progresować, mówić, co robię źle, co się powinno robić, dawać jakieś wskazówki. Jeżeli widzicie jakieś moje błędy, to również je możecie dodawać. O kurczę, nie udało mi się podać. Okej, na razie jesteśmy na poziomie Grand Champion 1, ale no, tak naprawdę zagrałem tylko te placementy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku trochę sprogresujemy i będzie już Grand Champion 2. Powoli będziemy się przebijali do Super Sonic Legend. O kurde, ale podał mocno. Okej. Trochę też zmieniłem kamerę 5 minut temu, bo nie wiem, czemu mnie denerwowała poprzednia dzisiaj. Jakoś taka, nie miałem zbyt precyzyjnych ruchów. Niszczyliśmy bramkarza. Czy będziemy wystarczająco... Dobra, masz dobry strzał, okazję, Dark. Siedzi? Nie siedzi. Jesteśmy nie najcelniejszym zawodnikiem. Dzisiaj zwłaszcza. Okej. Tutaj nasz zawodnik. O kurczę, nie zauważyłem go zupełnie. Jak się odwracałem, jeszcze ten pojechał. Nie wiem, jak to się stało, że nie zabrał piłki, szczerze. Zobaczmy. A, on był po prostu mega wolny i pojechał do boku zamiast do środka. Jeżeli się wracacie, to się wracajcie tak, żeby jak najszybciej być na bramce, dlatego... Nie jedźcie do rogu, tylko na sam środek bramki. Nic boost. Fajnie, że sobie nie zbindował lewo-prawo, ale... Mniejsza. Okej. Spróbujemy zrobić coś takiego. Kozujemy mu. I się wracamy po wyścigu, naszą piłkę. Okej. Szczerze nie mam pojęcia, co robię. Wybijmy im to, jesteśmy pierwsi, podbijmy jakoś niewygodnie. Okej. Udało się to wybić. Super, pusta bramka dla naszego teammate'a jak uderzy. Ale niestety nie jest. O nie, ghost hit. W sensie ghost hit to jest tak, że na ekranie uderzył ktoś. Na ekranie coś się stało, w rzeczywistości nie do końca. Będę się starał też to nazewnictwo teraz tłumaczyć. No problem. Nie było to turbo wybicie, ale w miarę do rogu nie było tragicznie. Okej, on jest chyba spóźniony, tak jak mi się wydawało. Przyjmujemy sobie. Bierzemy trochę na górę. A ten nas challenge'ował. No nie, nasz sobie pojechał w randomowe miejsce zamiast... Nie wiem, co on myślał tak naprawdę, ale na razie no trochę nisko jesteśmy na tych rankedach i nie wiadomo, czego się oczekiwać po teammate'cie. Ten sobie na przykład postanowił wyjechać w randomowe miejsce. No problem. Jeszcze mi pisze, że biorę mu piłki, gdzie, w której sytuacji, ten sobie wyjeżdża znowu. Znowu skaczę. Zobaczmy, co zrobił tutaj w tej sytuacji. Zamiast zostać, to sobie podskoczył. No wcześniej wyjechał na drugi koniec boiska, że musiałem grać na zwłokę. No nie jest to super ziomek. Podamy mu. Może trafi. Nie trafi, bo to jest nasz teammate. Oczywiście. Okej.
Nie wiem jak to Adam to dotknął, dostał save'a. Nie zauważyłem nawet. Dobra, w każdym razie nie ma się co poddawać. Lecimy tryhard. Podanie do naszego, ten znowu robi sobie taki dziwny coś, ale tym razem podziało. Odbijmy morale, napiszmy nice one. I jedziemy do piłeczki. On jedzie lewo, to spróbujemy zrobić tak, żeby miał tam jak najbliżej piłki. Ale to można nie dotknąć przy kickoffie. Okej. Nie udało nam się zdemować. Zniszczyć przeciwnika, ale to nic. Dobra. No, kurczę. Śmiej nie siedzi. No, nieudane dośrodkowanie. Aż to powinien mieć. Nie ma. Okej. Idziemy. Great pass, dobra. Przechodzimy do drugiego spotkania. No dobra, w drużynie jest ktoś inny, także już jest pozytywnie. Ja sobie będę followował kickoffa. Dobra, nasz ma opena, ale nie trafił, czy dobije? Dobra, dobił na S1, już mi się ten bardziej podoba ze względu na to, że trafia w piłkę. To jest rzadkość. A nie, nie lubi kickoffów ziemek. Nawet z złej strony. No ten mecz, jak widzicie, naprawdę te pierwsze dni po resecie sezonu to jest masakra. Zwłaszcza, no, jak ten, bo na... No, chyba w tym sezonie generalnie wszystkim trochę ranga pospadała, niezależnie na jakim poziomie byliście. Także, no, nawet to nie chodzi o te teoretycznie najwyższe. Ale, no, zobaczcie, jakie tutaj bramki padają. Dobra, może się skupię na faktycznie tym, na czym polega seria, czyli dawanie jakichś rad. Nie trafił, ale straszny błąd też zrobiłem. Sobie wyjechał. Skoczymy jak najszybciej. On... Dobra, uderzę na bramę. Tutaj, o, mamy darmową piłkę, damy do naszego na środek. Ja się nie spodziewał trochę. Lepiej było, jakbym od sufitu ją podał, to bym szybciej zdecydowanie spadła i byłaby wygodniejsza. Zostawmy piłkę, asykurujmy bramkę, stoimy jakby jakieś tam niefortunne zdarzenie się stało. No to jakby przeszedł, tak nadjeżdżamy, żeby ewentualnie jak będzie wybicie mu co bronić. Zaraz będzie można strzelężować. Okej, uderzamy. Chyba nie trafiłem, nie? Dobra, trafiłem jednak, ale się bałem, że będzie słupek. Bo dzisiaj z moją celnością jest ciężko. Do naszego teammate'a. Jesteśmy lewo, on left. A ten postanowił uderzyć. No, jakieś zagrożenie po prostu tego było, ale nie było to idealne rozwiązanie moim zdaniem. Dobra. Jesteśmy w bramce, nie mamy co wyjeżdżać. Najlepiej się brani na długim słupku, jak jesteśmy, czy tam głęboko w bramce, bo mamy najwięcej czasu na reakcję. Okej. Tu jedzie. Aha. No i nie zchallenge'ował. Szkoda. Dobra, ja będę followował kickoffa. No i polecam generalnie najczęściej followować, no bo jesteście, macie największy ten margines błędu. Można wtedy najwięcej z tego jeszcze wybrnąć, z największej liczby sytuacji. Bo że gracie z zawodnikiem, który potrafi wam podać na przykład bardziej na lewo, bardziej na prawo. Dobra, tracimy bramkę. Mogłem się tutaj lepiej zachować, ale co tutaj nie podziałało? A, spóźniony challenge. Dobra, nie jestem jednak fanem żadnych teammate'ów. Dzisiaj... O, pusta bramka, jak dobrze kopnie. Dobra, nie kopnie dobrze. Tutaj trochę szczęścia. Bo
wywalamy to tak, żeby nie było w świetle bramki. Zabieramy mu boosta. Nasz teammate powinien to... Okej, nie było to tak cudowne. Ale w bezpieczne rejony trzeba zagrać piłkę. Będzie idealnie. Nie. Dlaczego on tak zrobił? Do nas? Aha. Generalnie starajcie się podawać do teammate'ów, bo teraz byłem bardzo dobrze ustawiony. Miałem boost, byłem wolny. Generalnie wszystko miałem, czego potrzebowałem, a on wywalił piłkę na backboarda. Gdzie ani ono nawet nie leciało, ani nie było sensu. Ja tam nie mogłem dostrzegać. Need boost. Dobra. Spróbujemy. Ale źle się wypędziłem. Nie, znowu się minął. Dobra, podał nam piłkę dobrze. Rozbieg bierzemy i pyk na pełnej. Nice one, great pass. Dobra, udało się strzelić bramkę. Okej. Podanie na lewo. Aczkolwiek jego tam nie było, myślałem, że on to będzie jechał sobie. Wbijamy jak najszybciej piłkę, tutaj tak challenge'ujemy, żeby jak największe zamieszanie zrobić, ale się szybko wrócić zarazem. Okej, zabieramy boosta, objeżdżamy go, o kurde. No i w sumie wyszło, great pass napiszmy. Trochę nam zestilowa, mogliśmy już wcześniej strzelić w bramkę, ale uznajmy, że jest dobrze. Napisałem, że pojadę na lewo, dlatego można pojechać spokojnie na lewo. No ale on... Nie ogarnia podawania jeszcze. Okej. Przybijamy tego zawodnika. Nie powinienem tu jechać, ale widziałem, że nasz ma przewagę. Dlatego Anusz by podał, chociaż nie za bardzo nie podaje. To nie jest jego playstyle. Zdecydowanie. Nasz jest zniszczony, to znaczy, że będzie z tyłu. Ja sobie po to wlecę, gdzieś mu zagram do boku. Mogę zabrać boosta. Nie potrzebuje wywalić z powrotem na maksa sile. Okej. Zamknięty. Ten nie powinien na to stanowić zagrożenia. Chociaż nie, no, ale on się ustawił beznadziejnie. Jeszcze jest zdziwiony. No problem. Zdarza się. Nie ma co. Nigdy nie bądźcie toksyczni dla swojego teammate'a, zwłaszcza przed końcem spotkania. Nie, po meczu też nie ma sensu, po prostu lepiej wyjść. Ale... Czemu nie wracać się gościom? Okej. Dobra, nie ma sensu już tu jechać, bo jest zaraz sekund i mogliśmy zagrać defensywnie, ale... Czemu nie? Nie jest to największy tryhard dziś świata. No i wygrywamy gierkę. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, poziom na razie jest mocno niezrównoważony. Nie wiem, jak to komentować. Mamy w tej chwili Grand Champion 1, Dywizja 2. Postaram się w przyszłym odcinku być już trochę wyżej. I zachęcam was do zostawienia jakiejś subskrypcji. Elo, elo.